Show.
Trzydziestolecie pracy na scenie, co brzmi jak brzmi. Ale chcę wam powiedzieć, że jestem bardzo dumna też z siebie, ale myślę sobie, że mam wszystkim szczęście do zajebistej publiczności, która mnie wspiera, nie? Bez was nie byłoby nic. Dobrze sobie zdajecie z tego sprawę.
Także jeśli tylko będziecie mieć wolne w okolicach marca, to serdecznie Was zapraszam, bo no nie może się obyć po prostu bez Poznania na tej trasie. Także już dzisiaj serdecznie Was zapraszam. Wiecie co, no po prostu ja tutaj się czuję po prostu jak w domu, nie? I też z tego miejsca chciałabym, może polecę teraz taką prywatą, ale dzisiaj po raz pierwszy na koncercie moim jest moja chrześnica. Chciałabym ją serdecznie pozdrowić. Mam nadzieję, że dalej będziemy się lubiły po tym występie. No, także wiecie, no. Męża szukałam też w Poznaniu, ale nie wyszło, no. No. A wiesz, no jest jak jest, prawda? Jesteś z chłopem 22 lata, no i co masz zrobić? No, to jest z nim. Ale no, najważniejsze, że przynajmniej ja jestem ogromną kibicką Lecha Poznań. No właśnie! Zawsze przeżywam ten niezwykły fenomen, jeśli chodzi właśnie o Wielkopolskę, że jesteście tym miejscem, gdzie i Warta, i Lech po prostu podają sobie rękę. To jest genialne. To świadczy o jakiejś takiej zajebistej waszym mentalu, nie? Który jest niezwykły do pozazdroszczenia generalnie. Ja mówię tak dlatego, że chcę wam wejść gdzieś tam i próbować z wami filtrować. Ja po prostu kocham to miejsce od pierwszego momentu, kiedy tutaj przyjechałam. W 95 roku, kiedy zagraliśmy pierwszy koncert ZNA. Jeśli pozwolicie, to sobie tak trochę przypomnę w głowie ten czas. Jeśli tylko będziecie mieć ochotę, to bardzo bym chciała, żebyśmy razem zaśpiewali piosenkę pod tytułem Kiedy powiem sobie dość. Oh,
poszły w rok cudowny. Fantastycznie, jest niezwykle, że ja po prostu... Trzymaj to, po prostu trzymaj! Nauczycieli też. Wiecie, o co chodzi, nie?
To jest dla mnie bardzo trudno. Po prostu, nie? Z tymi kwiatami, z tym wszystkim. Natomiast, no jak masz troje dzieci i wiesz, no chcesz, żeby skończyły chociaż podstawówkę, ich matka, to starasz się, nie? No takiego pożarka. Braciki. Bardzo trudno jest mi śpiewać w tym momencie, kiedy na was patrzę i daję ci mega radość taką. Niezwykłą też. Trudno jest mi śpiewać piosenki o miłości, szczególnie tej nieszczęśliwej, jakoś postaram się przepchnąć. Ale, no, atmosfera jest genialna. Koncert to ludzie, pamiętajcie o tym. Ludzie to koncert. Miałam przedstawić zespół Oskar Podolski! Błażej Kochorowski!
Chodzi Mąka? Niezwykle zdolny, ale u mnie to dopiero naprawdę nieźle, nieźle zapieprza Rafał Stępień! Cudownie, cudownie jest wiedzieć, że wy wiecie, że to jest Królowa Łez. Wobec prostych praw.
entuzjazmu. A więc. A popatrzę, popatrzę se. Jest, trzymaj to razem. Uwielbiam, naprawdę jestem wdzięczna, bo nie ładuję, to sprawia, że przez moment czuję się wyjątkowo. Rozumiesz, trzy klasy liceum, cudowny jazz, bo cały czas bagarowałam. Natomiast proszę tego nie powtarzać w domu, bo potem jak masz troje dzieci, trudno mieć jakiekolwiek argumenty, prawda? Natomiast chciałabym teraz, jeśli pozwolicie, pochwalić się piosenkami z ostatniej płyty, która nazywa się Neverending Story. No i dzięki takim wariatom jak wy stała się platynowa. Dla mnie no niezwykły cud, nie? To jest dla mnie niezwykły cud. Po tylu latach pracy można powiedzieć, że gdzieś tam już coś się wydarzyło, a tu się znowu coś wydarzy, nie? Jest znowu trasa i znowu jest pięknie. Także chciałabym każdemu, kto płytę kupił, serdecznie podziękować. I jeśli pozwolicie, to zaśpiewam teraz piosenkę, która nazywa się Drań. Zjawi się, matka płacze, że jak ona stracę.
Koszulka mojego syna, ale nieważne. Nie? Tak to tak działa, nie? Czuję się taka mocniejsza dzięki wam, nie? Czuję coś takiego, że no po prostu się po ludzku dowartościowuję też. I to nie jest tak, że tam coś tam, coś tam, bo mam 600 płyt na koncie, tylko za każdym razem, kiedy wychodzę na scenę, to jest wyzwanie, nie? To jest taki znak zapytania, czy jesteście, czy chcecie, czy będziecie ze mną do końca, nie? Ten widok jest cudowny, wprawdzie teraz już nie widzę zbyt wiele. Tam jakieś jedno światło się pali na tej górce. Czy państwo tam są? Tak? Dobrze. Rozpalcie jakieś ognisko dla Poznaki. Nie, że tu. Dobrze, nie, widzę, teraz widzę coś, no. Ale tutaj widzę bardzo dobrze, żeby nie było, że tam... Tak, to jest...
zawsze będzie robić na mnie ogromne wrażenie, nie? Ludzie, radość, muzyka, piękna sprawa, nie? Że w tych dziwnych, porąbanych czasach wam się chce przychodzić, śpiewać i się kompletnie wyluzować, to znaczy, że po prostu żyjemy, nie? Że żyjemy, że żyjemy, nie? Że mamy nadzieję. To jest piękne, nie? Za to wam bardzo dziękuję. Mam później baterię naładowaną po prostu na cały tydzień, nie? Także ogromna wdzięczność, jeśli pozwolicie, to teraz, patrz na to, jeśli pozwolicie, to teraz ja i moja skarpeta show chcielibyśmy was zaprosić do piosenki pod tytułem Kiedyś do ciebie wrócę.
jeśli będziecie chcieli bisu, to po prostu zawołajcie, nie? Proszę się z nami zabrać. Do widzenia Państwu. Tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zajebisty koncert. Za niezwykłą energię. Już tęsknię, nie? No cóż, musimy powoli kończyć. Nie z tego tytułu, że ja nie chcę, bo ja bym na was grała do rana, ale no, mam informację z Houston, że podobno mamy już szybko kończyć, więc... Ale oczywiście... Wiecie, jak ja mam z zasadami, no ja muszę zaśpiewać dla ludzi, znaczy muszę, chcę. Pozwolicie to na zakończenie, pożegnamy się bardzo spokojną, delikatną balladą, żebyście powoli stąd wyszli, dobrze? Widzisz, znowu mi nie wyszło, nie?